plus specjalnych. Narracja Wąsik mówi o tej ustawie, która nic tu mówi nie zmienia. Posłowie opozycji, szczególnie posłowie Platformy, mówi nieprawdę. Służby nie uzyskują żadnych nowych uprawnień, a wręcz przeciwnie. Wąsik mówi. To dane pewnej kontroli społecznej, czy też coś takiego jak tajemnica, czyli absolutny zakaz dowodowy, czyli tajemnica obrońca, czy tajemnica spowiedzi, no dotykało się czegoś takiego pierwszy raz w polskich ustawach, że jeżeli służby w jakiś sposób pozyskają taką tajemnicę, muszą natychmiast zniszczyć materiały z nią związane i o tym zapomnieć. Także ta ustawa ogranicza proces służb. Nie jest tak, że przyznajecie sobie prawo do jeszcze większej inwigilacji niż do tej pory, bo słyszeliśmy przecież o niejednym kwiatku, który wyrósł w ostatnim czasie, chociaż inwigilacja dziennikarzy, jakieś nieuprawnione do końca działania. Absolutnie jest to nieprawda. Cała narracja Platformy Obywatelskiej w tym kierunku jest po prostu nieprawdziwa. Jest to tylko próba politycznego wykorzystania. Czyli Platforma kłamie. Tego swojego lenistwa do tego, żeby zrobić histerię medialną, żeby zrobić długi protest, taki jaki młodzież zrobiła w sprawie akta, który mocno uderzył rząd ówczesny Donalda Tuska. Ta ustawa wprowadza procedury nakazujące niszczenia niepotrzebnych materiałów, które służby nie wykorzystają do procesu karnego. Tak się czasami zdarza, że służby pobiorą materiały, jakieś zdobędą jakieś materiały operacyjne i okaże się, że nie ma dowodów na popełnienie przez kogoś przestępstwa. W związku z powyższym służby muszą te wrażliwe materiały zniszczyć, a nie mogą ich przetrzymywać i wykorzystać na przykład za kilka lat do innych celów, prawda? To wprowadza ustawa. Wprowadza lepszą ochronę tajemnic, zarówno tych zakazów bezwzględnych, czyli obrończej tajemnicy spowiedzi, ale także tajemnic zawodowych. Będzie można te tajemnice wykorzystać do procesu karnego tylko za osobną zgodą sądu. To my też wprowadzamy. Mało tego, wprowadzamy nakaz dla ministra sprawiedliwości, żeby raz w roku stanął przed polskim Sejmem, przed polskim społeczeństwem i powiedział, że służby do ścigania takich i takich przestępstw pobrały od operatorów telekomunikacyjnych, pocztowych czy też internetowych takie i takie dane. To wprowadza pewną jednak transparentność, to opinia publiczna będzie mogła ocenić, prawda, jak działają służby. Mało tego, ten proces niejawnego pobierania danych będą mogły skontrolować dodatkowo sądy. My wprowadzamy mnóstwo ograniczeń, które nakazał Trybunał Konstytucyjny i które wprowadzą lepszą kontrolę społeczną nad pewną taką wrażliwą częścią pracy służb, która może gdzieś komuś budować pewne obawy, że mogą być pobierane jakieś materiały kompromitujące, że mogą być wykorzystywane do pewnych szantażu. Tu będzie taka lepsza, pewna gwarancja na to, że takie sytuacje nie będą miały miejsca. Prezes Kaczyński mówił na ostatnim wyjazdowym posiedzeniu klubu o potrzebie powołania komisji śledczej w Sejmie, m.in. komisji dotyczącej afery podsłuchowej. Stwierdził, że trzeba poważnie się zastanowić nad powołaniem komisji śledczej, jednak nie w najbliższym czasie. Dlaczego? Bo one też są takim widmem, jakby ktoś teraz ma władzę, próbował się odegrać. W poprzedniej kadencji tak było. No, Prawo i Sprawiedliwość, jeszcze wcześniej, dwie kadencje wcześniej, Prawo i Sprawiedliwość z LPR-em i z Samoobroną miało dwa lata rządów, a komisje trwały całą kadencję i jeszcze dłużej, prawda? No nie można skompromitować idei komisji śledczej, powoływać co chwilę jakąś tą komisję jak do wszystkiego będą komisje śledcze, to nie będą do niczego. My musimy przede wszystkim przeprowadzić audyt państwa. Jak zakończymy ten audyt trwa. Trwa audyt w policji, trwa audyt w służbach. Jak będziemy mieli wyniki tego audytu, to będziemy mogli podsumować tak naprawdę i sprawdzić, czy te komisje będą niezbędne. Ja powiem tak, ideą komisji śledczych jest działanie w takich sprawach, gdzie prokuratura i organy państwa są bezradne. I jeżeli będą takie sprawy, wiele wskazuje, że takie sprawy mogą być, prawda? Tutaj wszyscy żyjemy sprawą bezprawnej inwigilacji dziennikarzy po aferze taśmowej przez specjalne grupy w policji. I być może jak ten audyt będziemy mieli na biurkach, jak będziemy mogli absolutnie się dokładnie z nim zapoznać, być może okaże się, że trzeba będzie powołać takie komisje śledcze, być może będzie potrzebna komisja śledcza do sprawy zbadania ogromnych strat budżetu państwa na podatku VAT. Kto wie, czy ta komisja nie byłaby tutaj istotniejsza, ważniejsza, bo to są dziesiątki
dziesiątki miliardów złotych, które wypływają państwu między palcami. My liczymy, że te pieniądze zostaną zatrzymane i pozwolą nam zreformować państwo i będą służyły polskim obywatelom, a nie będą gdzieś wyprowadzane na zachód do jakichś rajów podatkowych przez szemrane spółki, szemranych biznesmenów. Chciałbym zapytać jeszcze jedną sprawę, o ten nadzór nad nami, nie wiem, Komisji Europejskiej, Parlamentu, w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu ma odbyć się nawet debata z udziałem pani premier Beaty Szydło. Chodzi o to, że no, próbuje się tak, uruchamia się teraz uruchomione pierwsze ja trzecie to tak zrobi, obrony, że nawet Jezusa, prawa, niby demokracji, jako Belzebuba mieć za Belzebuba, za sługę diabła, parlament, za pijaka, za łajdaka, gdy cały czas Słowo Boże głosi. Warto zauważyć, że ten diabeł umie zrobić. W stosunku na przykład do Luksemburga, i szybko podpuścić motłoch, żeby to poparł. Konstytucyjny, idą za faryzeuszami, za saduceuszami. Państwo zobaczą, że cały czas to jest dzisiaj. To jest dzisiaj. To samo. Jest to samo, tak, cały czas. Wydaje mi się, że trzeba tutaj patrzeć na to zupełnie inaczej. Ja system faryzeuszy, saduceuszy, kapłanów jeszcze jest, dopóki Babilon wielki istnieje jako imperium religii fałszywych. Wystąpienie pani premier Szydło w Parlamencie Europejskim jako znak, że idziemy drogą węgierską. My chcemy iść drogą węgierską. I ta procedura jest wszczęta być może dlatego, że zagraniczne supermarkety i hipermarkety będą w Polsce płaciły wyższe podatki, bo dotychczas prawie nie płaciły tych podatków. Będzie podatek obrotowy, wprowadziliśmy go. Może dlatego została wszczęta, że zagraniczne banki nagle zostały opodatkowane podatkiem od aktywów bankowych, który ma sfinansować m.in. program 500+. Może to takie lobby zadziałało, żeby pokazać polskim rządzącym, że nie wszystko im wolno, ale ja wiem, że polscy rządzący, że Prawo i Sprawiedliwość będzie szło nadal wybraną drogą, nic nas z tej drogi nie zawróci, bo chcemy, żeby wreszcie owoce pewnego dobrobytu, który jest budowany, służyły ludziom, a nie tylko właśnie bankom i hipermarketom. Ja oceniam tą decyzję Parlamentu Europejskiego jako z jednej strony decyzję wynikającą właśnie z tych pewnych zagrożeń ekonomicznych dla kapitału zachodniego, który działa w Polsce, a z drugiej strony jako rozpaczliwa próba odwrócenia sytuacji przez dotychczasowych rządzących, czyli Platformę Obywatelską i PSL. Ja przypomnę, że pani Bieńkowska nie skorzystała z możliwości głosowania przeciwko tej procedurze. Traktuję to jako absolutnie... Chociaż słyszałem, że no, jakieś to było zdanie odrębne. Nie wiem, bo nie czytałem, prawda? Nie słyszałem. To dostaliśmy informację, że było to jednak jednoznaczna decyzja Komisji Europejskiej. Ja przypomnę, to jest ciało przez nikogo nie wybrane przez wyborców, to są urzędnicy. Czyli urzędnicy wprowadzili sobie procedurę. Ja jestem zażenowany tym, że wśród tych urzędników była polska urzędniczka, pani premier, była premier Pinkowska, która no, chyba zagłosowała przeciwko własnemu państwu do jakichś doraźnych celów politycznych. To jest paskudne. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie Dziękuję ministrze. Bardzo. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan Maciej Wąsik, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych, sekretarz stanu, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Także państwo zobaczą, właściwie ten nasz Mareczek, to on by lepiej wyszedł, żeby pozostał u tych Świadków Jehowy, żeby robił postępy i byłby bogatszy i szczęśliwszy niż teraz to, co on ma. Łazi tutaj po tym, proszę państwa, nowym świecie. Po co?